Gerard Badia z lewej strony dogrywa pod bramkę. Joel Valencia strzela gola czy nie? Od początku meczu Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok nie brakuje emocji. Tak, bramka zaliczona. Gospodarze w 35. kolejce sezonu 2018-2019 prowadzą z Jagą 1-0. Drużyna Waldemara Fornalika potrzebuje 3 punktów, by wyprzedzić Legię Warszawa i na 2 kolejki przed końcem wskoczyć na pozycję lidera Ekstraklasy. Chociaż jeszcze rok wcześniej Piast bronił się przed spadkiem. Jagiellonia też ma o co walczyć, wciąż ma szansę na europejskie puchary. Kumulacja emocji następuje w samej końcówce. Jesteście na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie, a w serii w doliczonym czasie przypominamy niesamowite końcówki niesamowitych meczów. Tylko 4 minuty do końca. Akcja Jagiellonii lewą stroną. Dobre podanie od Guillerme. Ucieka Marko Poletanowicz. Poletanowicz jest już w polu karnym i przewraca się po interwencji Aleksandra Sedlara. Jaka decyzja sędziego? Jarosław Przybył najpierw pokazuje, że Piast rozpocznie od własnej bramki. Oczywiście piłkarze Jagiellonii protestują, a arbiter tego spotkania pójdzie obejrzeć powtórkę tej oto interwencji, w której Sedlar na pewno nie dotyka piłki, a kopie w nogi Poletanowicza. Jarosław Przybył już wędruje do monitora. I za chwilę będziemy mieli pełny obraz sytuacji. Za chwilę będziemy wiedzieli, czy tuż przed końcem tego meczu Jagiellonia będzie miała znakomitą okazję do odrobienia strat. Raz jeszcze razem z arbitrem oglądamy interwencję Sedlara. I czekamy na decyzję, jaką podejmie pan Jarosław Przybył. Niesamowite emocje w końcówce meczu w Gliwicach. Kibice Piasta wciąż wierzą, że za chwilę sędzia nie zmieni swojej decyzji, nie podyktuje rzutu karnego. A Jarosław Przybył już wie. ...88. minuta meczu i rzut karny. Taka decyzja po analizie VAR i od razu radość w szeregach Jagiellonii Białystok. To jeszcze co prawda nie gol, Sedlar załamany. Tuż przed ostatnim gwizdkiem Piast może stracić zwycięstwo, może stracić punkty. Na nic zdarzą się protesty Czerwińskiego czy Szmatuły. Za chwilę Jakub Szmatuła będzie musiał stanąć oko w oko z Jesusem Imazem. To Hiszpan ustawia piłkę na 11. metrze. Jakub Szmatuła już ustawił się na linii. Imaz gotowy do wykonania rzutu karnego. 89. minuta meczu. Jesus Imaz czy Jakub Szmatuła? Imaz skoncentrowany, podbiega do piłki, Imaz i gol! Ależ blisko udanej interwencji był Jakub Szmatuła, ale nie sięgnął piłki, nie zdołał jej odbić. Bramkarz Piasta Gliwice i Hiszpan zdobywa swoją 16. bramkę w sezonie w rozgrywkach 2018-2019 w klasyfikacji strzelców. Jesus Imaz przegrywa tylko ze swoim rodakiem Igorem Angulo z Górnika Zabrze, a także z Marcinem Robakiem. Niepocieszony Waldemar Fornalik. W samej końcówce Piast traci prowadzenie. No i w tym momencie Piast spada na 2. miejsce w tabeli. Zanim jednak zobaczymy aktualną tabelę Ekstraklasy, raz jeszcze popatrzmy, jak blisko Szmatuła był obronienia tego rzutu karnego. No ale ostatecznie to Imaz cieszy się ze zdobytej bramki. No i w tym momencie tabela Ekstraklasy wygląda tak, że Piast ponownie jest na 2. miejscu. Jaga wraca na 4. pozycję. Zawodnicy Waldemara Fornalika nie rezygnują jednak do ostatniego gwizdka. Chcą atakować. To już 90. minuta meczu, ale wiadomo, że sędzia Przybył doliczy kilka minut do regulaminowego czasu. Piłka posłana w pole karne Jagiellonii, ale dobrze radzą sobie obrońcy Jagi.
Jeszcze prawą stroną piłka do Patryka Dziczka. Dziczek próbował chyba dośrodkowywać, ale gdzieś tam po rykoszecie futbolówka ląduje wprost w rękach Grzegorza Sandomierskiego. Z tej akcji Piasta nic nie wyniknęło, a piłkarze Jagiellonii usatysfakcjonowani tym, że udało im się w samej końcówce doprowadzić do remisu. Grzegorz Sandomierski daleko wybija piłkę. Futbolówka ląduje za linią boczną, wrzut z autu dla Jagiellonii Białystok. 4 minuty więcej grać będziemy w tym meczu. 4 minuty doliczył sędzia do regulaminowych 90. Walka w środku pola, sporo chaosu, Joel Valencia próbuje główką, nie udaje mu się jednak odzyskać piłki, ale udaje się wprowadzonemu chwilę wcześniej Patrykowi Sokołowskiemu. Sokołowski posyła znakomite podanie do Tomasza Jodłowca. Jodłowiec jest w polu karnym, zagrywa na 7 metr. Jorge Felix broni Sandomierski, ale jest jeszcze Jodłowiec. Co za gol, co za akcja! Piast ponownie jest na prowadzeniu. Szaleńcza radość piłkarzy z Gliwic i kibiców. W 91 minucie Piast wraca na prowadzenie i wraca na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. Sędzia odsyła Waldemara Fornalika i rezerwowych piłkarzy za linię boczną. To jeszcze nie koniec meczu, no ale Piast wraca na prowadzenie. Znów kibice w Gliwicach świętują. Chwilę wcześniej stracili gola, chwilę wcześniej Jagiellonia doprowadziła do remisu, ale walczą do końca piłkarze trenera Fornalika. Znakomita akcja, która zaczęła się od fenomenalnego podania Sokołowskiego. Świetnie zachował się Jodłowiec, który wypatrzył Jorge Felixa. Hiszpan jakimś cudem nie wygrał pojedynku z Sandomierskim, no ale to uderzenie z pierwszej piłki fenomenalne. Pięciokrotny mistrz Polski z Legią Warszawa Tomasz Jodłowiec, wypożyczony do Piasta Gliwice ze stołecznego klubu, mieści futbolówkę pod spojeniem słupka z poprzeczką, no i wprowadza Gliwiczan ponownie na pozycję lidera Ekstraklasy kosztem Legii Warszawa. Tomasz Jodłowiec jest czwartym golem w tym sezonie, ale golem bardzo ważnym. Golem być może na wagę mistrzostwa, a na pewno na wagę pierwszego miejsca w tabeli. Tego przed tym sezonem nikt się nie spodziewał, ale to jeszcze nie koniec meczu. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry do ataku rusza Jaga, zamyka Gliwiczan we własnym polu karnym. Wrzutka na głowę Tarasa Romanczuka, ten zgrywa piłkę. Wydaje się, że jest tu wielu obrońców Piasta, ale jest też Jesus Imaz, który przewraca się w szesnastej, tym razem bez żadnych wątpliwości. Sędzia Jarosław Przybył pokazuje na 11 metr. Jaga dostaje rzut karny, Jaga staje przed szansą, ponownie staje przed szansą, aby wyrównać w tym meczu. Nieprawdopodobne rzeczy dzieją się w Gliwicach. Znowu to Sedlar w roli faulującego, to on powalił w polu karnym hiszpańskiego pomocnika. No i Imaz za chwilę ustawi piłkę na 11 metrze. Jesus Imaz w ostatniej minucie doliczonego czasu gry staje przed szansą doprowadzenia do wyrównania. Jaga, jeśli skończy ten mecz z remisem, wróci na czwartą pozycję w tej wirtualnej tabeli, no a Piast spadnie ponownie na drugie miejsce za Legią Warszawa. Sedlar, antybohaterem tego meczu, sprokurował dwa rzuty karne. Jesus Imaz już gotowy do wykonania drugiej w tym spotkaniu jedenastki. Jakub Szmatuła znów staje na linii. Czy Hiszpan wybierze ten sam róg? Jak zachowa się bramkarz Piasta? Buczenie i gwizdy na trybunach, które mają przeszkodzić Imazowi. Jesus Imaz, Szmatuła broni! Ależ fenomenalna interwencja na wagę zwycięstwa, na wagę Mistrzostwa Polski. Bohaterem meczu Jakub Szmatuła i euforia w Gliwicach. Radość tak wielka, że Waldemar Fornalik aż nabawił się kontuzji, biegnąc do swoich piłkarzy. A na boisku świętowanie, bo zaraz po tej obronionej jedenastce sędzia kończy ten mecz. Piast Gliwice wygrywa z Jagiellonią Białystok w niesamowitych okolicznościach. 2-1. Popatrzmy raz jeszcze, tym razem drugi róg bramki Szmatuły wybrał Imaz, ale ponownie jego intencje wyczuł golkiper Piasta
No i tym razem zdołał odbić piłkę. Absolutnie Jakub Szmatuła bohaterem tego spotkania. Jakub Szmatuła broni rzut karny, który daje Piastowi Gliwice pierwsze miejsce w tabeli po 35 seriach gier. Waldemar Fornalik tę wielką radość przepłacił kontuzją. Niepocieszony trener Jagi Ireneusz Mamrot. Piłkarze z Białegostoku mogli wywieźć z Gliwic punkt, mogli wrócić na czwarte miejsce w tabeli. No a tak to w tej chwili są na piątej pozycji, Piast Gliwice na pierwszej pozycji po 35 kolejkach. Tak kończy się to spotkanie. No a tydzień później Piast pieczętuje historyczny, niesamowity sukces i zdobywa niespodziewane pierwsze w historii klubu Mistrzostwo Polski na koniec sezonu 2018-2019. Piast Gliwice ma na koncie 72 punkty, Legia Warszawa tylko 68. Jaga kończy rozgrywki na piątej pozycji. No a mecz Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok z 35 kolejki i końcówka tego spotkania przechodzą do historii Ekstraklasy. To było jedno z najbardziej emocjonujących zakończeń, jeśli chodzi o mecze i walkę o tytuł mistrzowski. Piast Gliwice, Jagiellonia Białystok 2-1. Mecz, który zdecydował o tym, że Piast w 2019 roku zdobył Mistrzostwo Polski, którego nikt się nie spodziewał. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.